TV24 Reporter Sky. Proszę Państwa, ktoś kiedyś nakręcił jakiś film, w każdym razie, może i nie film, w każdym razie zabrzmiało to nad dachami Paryża. A dzisiaj ja się znalazłem w takim miejscu, gdzie mógłbym powiedzieć, że znalazłem się nad, Państwo spojrzą, dachami Göteborga. Centrum handlowe Nordstan, centrum oczywiście Göteborga, no to jest właśnie tutaj, a mi się jakoś udało tutaj zakraść, bo chciałem po prostu zobaczyć, jak Göteborg prawie że z lotu ptaka wygląda. No i mi się to udało. Ja troszeczkę Państwu pokażę tych sympatycznych widoków, co nieco. Jakkolwiek jutro, no nie jutro, ale za niebawem, o tak powiem, spotkam się z sympatycznymi ludźmi, którzy mi opowiedzą o bardzo ciekawym epizodzie związanym z naszym rodakiem Tadeuszem Kościuszko, bo się okazuje, że kiedy Kościuszko po raz drugi miał wracać do Göteborga, przepraszam, no właśnie, ten Göteborg, do Stanów Zjednoczonych, to zatrzymał się w Göteborgu. Nasza historia jakoś ciekawie to, żeby nie powiedzieć podejrzanie i dziwnie, przemilcza, ale być może znajdą się tacy, bo się dzisiaj z nimi umówiłem, którzy mi o tym opowiedzą. Nawet miała istnieć tablica, która miałaby świadczyć o tym, że w tym domu, tam gdzie będę to Państwu pokazywał, przebywał Tadeusz Kościuszko u szwedzkiego generała. To się stanie, ale za dwa dni. Tymczasem ja wyłączam, że tak powiem, swój podgląd na swoją własną twarz i będę chciał Państwu pokazać trochę Göteborga. Tak, przepraszam, że za tych krat, no bo niestety jestem trochę wysoko. A do sprawy Tadeusza Kościuszki wrócimy. To, co historia przemilczała. Nie wiemy dlaczego. Niech się wypowiedzą historycy. Póki co nad dachami już nie Paryża, ale Göteborga. TV24 Reporter Sky, redaktor Mirosław Rójsternycki. Zostawiam Państwa z tymi refleksjami, które... No nie będzie muzyki, ale będzie obraz. Pozdrawiam. Muszę się trochę włączyć, ponieważ no chyba nie odpadnę od tego, bo się teraz trochę wspinam, żeby Państwu pokazać tą górę tam właśnie Killera. Mówią o niej dziwne cuda, ale na pewno jest tam co do obejrzenia. Nie dlatego, że kogoś tam zabijano. Ale jest to ciekawy obiekt, drodzy Państwo. Taki, który daje wiele westchnień dla zakochanych.
bo w ogóle Göteborg i Szwecja to jest jakaś dziwna historia wyciosana w skalę, bym powiedział. Dlatego, że gdzie byśmy się nie ruszyli, to zawsze widzimy wszechobecne skały, z których wyrastają drzewa, nawet krzaki jakieś, etc. To jest niezwykłe. Akurat w Polsce, bo właśnie tu widzimy jeden z najwyższych, bym powiedział, obiektów, które tu istnieją. Ja dzisiaj na dole tam byłem. Ale ta roślinność wyrastająca ze skały, prawie że, to jest coś niesamowitego. No oczywiście tu Państwo widzicie parking już pusty, no bo ludzie stąd już wyjechali. Ale to jest jednak miejsce, które jest dość wysoko położone nad dachami Paryża, przepraszam, Göteborga. Ja wiem, że byłoby to lepiej pokazać, gdyby nie było tych kratek, ale one służą tylko dla zabezpieczenia. Tego miejsca, co by się tu nie zdarzyło, jakieś tam samobójstwo. Chociaż o takim nie słyszałem. Bardzo sympatycznie się tutaj spogląda. Drodzy Państwo, właśnie, może spróbujemy to przybliżyć. No za krat to tak, jak się na wolność patrzy. Ja Państwa przepraszam, ale może się nam uda pokazać z nad tych krat trochę więcej ciekawości, bo przecież te kraty, one są obłędne. Takie niesmaczne w oglądzie. Zobaczcie Państwo, ten cały Göteborg, on jest taki wyrastający ze skał. A tu i ówdzie można zobaczyć jeszcze jakieś zabytki sakralne. Wprawdzie widzimy tutaj chyba jakieś kościoły, bo synagog na przykład nie zobaczymy. Jakkolwiek ja byłem w gminie żydowskiej i z dość niepozornego miejsca wchodzi się do takiego miejsca, gdzie w środku niejako jest to bardzo ciekawie zachowane. Jest tu też i cmentarz, ale to już nie w tym miejscu. Zachowany bardzo ciekawie, gdzie się o niego dba. A póki co nad dachami Göteborga. Może uda mi się Państwu jeszcze pokazać z innego miejsca Göteborg, bo jest bardzo ciekawy. Mieszka tu wielu Polaków. I jeszcze jeden rzut przez kratę. Właśnie Stena Line jest wszechobecna. No, daje dużo dochodu dla tego miasta, bo tutaj jest niejako jej główna siedziba. Tutaj tego może nie widać, bo jak kręcąc ten materiał, też wszystkiego tak nie postrzegam. Ale zachęcam do tego, żebyście Państwo znaleźli się, kochani, w Göteborgu. Póki co to wszystko. TV24, Reporter Sky.